my jako agencja, przystępując do pracy, powiedzieliśmy sobie, nie da się mówić o wszystkim naraz. Na razie jest tak, że ludzie w Krakowie wiedzą, że jest smog, że coś truje, że coś wisi, że jest jakaś mgła. I postawiliśmy sobie dwa cele w tej kampanii, w tych działaniach społecznych, które chcemy razem z krakowskim alarmem smogowym realizować. Po pierwsze, edukuj i podziel się wiedzą, a po drugie, wezwij do działania. I to, co najważniejsze, ta kampania nie jest skierowana przeciwko Krakowowi, bo Kraków jest podmiotem, obiektem naszej kampanii, a nie jest naszym przeciwnikiem. Naszym przeciwnikiem jest smog. Kraków chce oddychać. To bardzo proste zawołanie, które chcemy pokazać na ulicach. Stworzony notabene węglem, bo węgiel to nasz największy problem, jak się okazuje. Więc stworzony przy pomocy węgla layout graficzny i proste zawołanie. Kraków chce oddychać. Podmiot naszej kampanii Kraków woła o pomoc. Chcieliśmy Państwa prosić, żeby ten adres www.nosmogging.pl stał się adresem powtarzanym jak najczęściej w mediach. Ulokowaliśmy tam stronę internetową, z której bezpośrednio można przejść do złożenia petycji, więc nic tu nie oszukujemy. To rzeczywiście jest jeden klik. Myślę, że 30-40 sekund naszego cennego życia wystarczy, żeby złożyć swój podpis pod petycją. Dzięki też nowym mediom postawiliśmy na te nowoczesne kanały komunikacji. Więc bardzo Państwa prosimy, powtarzajcie jak najczęściej ten adres www.nosmogging.pl, bo to jest adres, który przekieruje ludzi bezpośrednio do petycji i dzięki temu będziemy mogli, mam nadzieję, za 3 tygodnie powiedzieć, że jest nas kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy.